Ostatni odcinek Jurassic World Evolution 2 skończyłem w dość niefortunnym miejscu, bo nie pokazałem wam scenki wprowadzającej właśnie do tego scenariusza, więc postanowiłem, że obejrzymy to raz jeszcze, także witajcie w kolejnym odcinku. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście subskrybujcie kanał, to my wtedy nie przegapicie żadnych filmów. No i oczywiście możecie zostawić lajka pod tym odcinkiem, byłoby super, a ja klikam i zobaczymy właśnie tą scenkę wprowadzającą. Jesteśmy aktualnie w Pensylwanii i zobaczycie zaraz, jak pięknie jest ten krajobraz, który tutaj właśnie dla nas przygotowali twórcy. The only way to fly, right? Private. Away from the hubbub of the public. No prying eyes asking wordless questions. I don't feel much like answering. Now call me crazy. You wouldn't be the first. But we need to centralize our operations. And that's why I've chosen this location. Well, okay, I didn't choose it myself, but I was part of the process. I mean, I got the memo. The Appalachians have long been a place where people can kind of disappear, whether on their own or with the help of someone else. So, why not the dinosaurs? No właśnie, i teraz się zaczyna nasza misja i pierwszą od razu rzeczą, którą musimy zrobić, to jest wybudowanie ogrodzenia dla Karnotaura, ponieważ za parę minut on będzie. Tutaj będą cały czas jakby rozmawiali, jeżeli jesteście tym zainteresowani, co tam dokładnie mówią, to co jest? Nie mogłem ogrodzenia postawić. To oczywiście możecie sobie to zrobić, zastępowanie, dobra, cyk, cyk. I zrobimy taką, właśnie nie wiem, o, w sumie zastanawiam się, po co są te linie? A, dobra, te linie są chyba po to, żebyśmy na pewno budowali proste ogrodzenia. I powiem wam taką ciekawostkę, że już się zaczynają pojawiać pierwsze modyfikacje, które na przykład zmieniają nam tekstury dinozaurów. W tym sensie nie takie, że na przykład mamy różowego T-Rexa, tylko bardziej na takie, które się kojarzą z filmem. Bo niektóre podobno tekstury nie są jeden do jednego z filmów i ludzie zaczynają sobie tam zmieniać. Ale to jest dobry znak, bo za niedługo będą się pojawiały właśnie rzeczy takie jak nowe dinozaury, które na przykład będą importowane z pierwszej części gry, lub ogólnie będą po prostu nowe wprowadzane, więc gdyby coś się pojawiło, no to oczywiście za jakiś czas sobie to zrobimy, ale wiadomo, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest po prostu przejście kampanii. I mamy nasz wybieg dla Karno. Wiecie co, ja sobie troszkę przyspieszę czas, bo w sumie możemy to troszkę ominąć. I dobra, weźmy małe, naprawdę małe jeziorko, coś takiego, taki stawik bardziej. I nie wiem, czy Karno, nie, Karno nie potrzebował skał. Zobaczymy w ogóle, czego on potrzebuje, jeżeli chodzi o roślinność, a wy jeżeli chcecie sobie kupić właśnie tą gierkę, no to na Gierwa dostaniecie ją taniej. Link jest oczywiście w opisie. Polecam sobie sprawdzić. I co, za 40 sekund będzie nasz Karno. Mamy punkt przybycia, placówka zespołów reagujących, centrum kontroli i generator awaryjny. W ogóle podoba mi się bardzo ten teren, który tutaj mamy przygotowany. Tylko na tej kascence te modele, one są tak niskiej jakości, a nawet te drzewa. Te też są takie, nie wiem, spodziewałem się, że będzie troszkę lepiej. Przetransportuj dinozaura. No to dajemy ciebie tutaj, gościu. Okej, okay, mamy naszego Karno i zaraz zobaczymy, co on dokładnie potrzebuje i jakie będą z nim problemy, bo oczywiście to nie jest tak, że ten Karno tutaj będzie grzecznie czekał. O, jest! Dobra, utrudnienia, musi się rozejrzeć. A, wiem, na pewno jedzenia będziesz po... A, czekajcie, bo mamy jeszcze jednego Karno. Wymaga kontroli stanu. No to od razu to trzeba będzie zrobić. Zapewni bezpieczny wybieg, zapewni widoczność gatunku Karnotaur z naukowej galerii widokowej. No to za chwilę się tym zajmiemy. Tylko trzeba zlecić zadanie, aby... O właśnie, teraz będzie trochę lepiej. I trzeba jeszcze zrobić to, żywa przynęta. Czekaj, podajnik żywych zwierząt. O, mamy to. I w razie czego, gdybyście chcieli też takie zwykłe jedzonko, to też będziecie mogli sobie to ogarnąć. I czego ty potrzebujesz, Karno? Dolegliwości, brak danych o komforcie. Szkoda, teraz zdaję sprawę, bo to jest chyba ten Karno, którego mieliśmy w tym poprzednim parku, prawda? On został tutaj przetransportowany, chyba że nie. No to raczej już powinniśmy mieć informację, czego Karno wymagają i co lubią i czego nie lubią. Piasek, okej, okay, potrzebujesz dużo piasku. No to zaraz się tym zajmiemy. Otwarta przestrzeń jest git, piasek, woda jest git. Ty, no to on w ogóle nic nie potrzebuje, jeżeli chodzi o roślinki? Myślałem, że bardziej wymagające są te Karno. Dobra, już piasek. O, macie dużo piasku. W sumie... O, będziecie się bawiły? Tak.
Jakie fajne są też te wszystkie rzeczy. Zapomniałem, że mam prędkość razy dwa i może to nie wyglądało tak dobrze, jak powinno. Dobra, doskonały komfort, zapewni 80% komfortu, zapewni bezpieczny wybieg, zapewni widoczność gatunku karnotaur. Dobra, no to teraz się tym zajmiemy. Szkoda, że żadnych drzewek nie mogę im dać. Znaczy mogę, ale nie będą z tego zadowolone. Więc tak średnio. No widocznie one potrzebują po prostu takiego zwykłego wybiegu. Bez żadnych udziwnień, bez żadnych jakby specjalnych rzeczy. O, i tutaj sobie to zrobimy. Ścieżkę poprowadzimy, powiedzmy tu. Może będę troszeczkę lepsze te ścieżki robił, bo ostatnio robiłem je tak, wiecie, no odpierdziel, żeby tylko były, a przecież to też ma w miarę tam wyglądać wszystko. Dobra, wszystko jest, zapewni. To możemy sobie poobserwować naszego. Wymaga kontroli stanu. A, czyli ja muszę dwa skontrolować. Myślałem też, że jeden wystarczy. A wiecie co, przejedziemy się. Czemu nie? Można się przejechać, można sobie to wszystko zobaczyć i samemu sprawdzić, co ten karno wymaga, a czego nie wymaga. Lornetka, czekajcie, zmień kamerę, tryb celowania, zrób zdjęcie. Lornetka. Zmień kamerę, tryb celowania. Przeskanuj ponownie. Nie, ja bym chciał ciebie przeskanować. Okej. Okay. No to co? Misja wykonana w takim razie. Te one się nie rzucą na ten samochód? No ja bym się rzucił. Alozaur, dostawa schwytanego okazu w toku. Aha, to jest ten alozaur z poprzedniego filmu. Alfila. Jak patrzy, coś mu nie pasuje. To nie jest dinozaur. Zaatakujesz czy nie zaatakujesz? Nie atakuje. Jest miły tutaj dla wszystkich. Dobra, no to wybrujmy kolejne ogrodzenie. Tylko zastanawiam się, w którym miejscu. Tu. Może zrobiłbym teraz coś innego, bo do tej pory wszystkie te ogrodzenia moje były takimi kwadratami, a teraz zrobimy. Znaczy, i to będzie też kwadrat, ale troszkę bardziej rozbijemy tą bryłę. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Okej, okay, tutaj do tego. O właśnie, coś takiego. Nie jest może to szczyt moich możliwości, ale się nada. I pewnie też będę musiał zapewnić widok, więc od razu możemy wyprzedzić fakty. I tak, to dać to. Chociaż nie wiem, czy nie wystarczy po prostu, żeby miały żywe zwierzęta. Jeżeli chodzi o na przykład o te mięsożerne dinozaury. I wcale nie muszę im dawać tutaj tego podajnika. Nie wiem, jak to dokładnie działa. I alozaur oczywiście będzie skałek potrzebował, więc za chwilę się tym zajmiemy. Schronu nie potrzebuję, udogodnienia też się przydadzą. Dobra. Tutaj chyba. I ścieżka szybko poprowadzona za 30 sekund. Idealnie w sumie dali nam czas, żebyśmy sobie to zrobili. O kurde, mogę cofnąć? Ha. Nie mogę cofnąć tego. Cyk, o teraz. Bo trochę mi ta droga nie pasowała. Nadal jest zła. Dobra, niech już piekło perfekcjonistów. Właśnie teraz. Możecie zobaczyć na tą nierówną ścieżkę. Ty, ale ładnie to wygląda. Tutaj między ogrodzeniami sobie mogą chodzić. Tutaj gdyby, wiecie, gdyby to był tajkun, to ja bym postawił tutaj jakiś sklepik z pamiątkami albo, nie wiem, jakieś informacje o dinozaurach. Ale chyba nie. Dobra, ale no, oczywiście nie mogę czegoś takiego jeszcze zrobić. Bo na razie się zajmujemy, jakby, nie wiem, chowaniem tych dinozaurów i ratowaniem oczywiście. Zapewni 80% komfortu, zapewni bezpieczny wybieg. To od razu można zrobić małe zlecenie, sterowanie, dodaj zadanie. No i widzicie, niby mamy, to chyba mówiłem już w poprzednim odcinku, że mamy jakby inny teren, ale dokładnie robię to, co w poprzednich misjach, czyli no musisz zapewnić po prostu dobre warunki dla dinozaurów. I tak naprawdę to tyle. Więc zastanawiam się, co jeszcze dla nas twórcy przygotowali takiego, żebyśmy się nie nudzili i żeby no, było różnorodnie, bo też nie ukrywam, że na tym troszkę zależy. O, i są te jak ludziki, jak one się usuwają dziwnie. Zobacz, jak się rzucił. Jak chciałem, oczywiście to wszystko dla celów naukowych, ale chciałem po prostu sprawdzić, jak się będą zachowywali ci ludzie. Dobra, tryb celowania, nie. Przeskanuj ponownie. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Kontrola stanu. Potrzebuję lasu. Już, alozaur. Wiecie co? Zatrzymam to. Co ja zrobiłem? Czego ty potrzebujesz? Potrzebuję lasu. Obszar. O, ma za mały obszar. Ty, przecież... Czy powinno mi się podobać? Jest duży obszar, naprawdę duży.
ale już nie będę po prostu tego, tego, wiecie, puszczał tej rozgrywki, tylko wszystko zrobię, te wszystkie usprawnienia na zatrzymanym trybie, no bo boję się, że on za chwilę się zdenerwuje i mi ucieknie. No dobra, i wybieg gotowy, także możemy sobie teraz poobserwować alozaura i poobserwować nasz samochód, jak ucieka przed alozaurem. Zagrożenie ze strony dinozaura, co? Który? Ale przecież zadowolony jesteś. Co jest... Co jest z nim nie tak? Przecież ma wszystkie statystyki na 100%. Nie powinien nikogo atakować. Oho, zbliża się powoli do wyjścia. Zaatakujesz czy nie zaatakujesz? Nie, nie zaatakuje. Nie wiem dlaczego... nie wiem dlaczego im pokazało tą informację. Niebezpieczny dla gości. Kurde, każdy mięsożerny dinozaur jest niebezpieczny dla gości. Ten też jest niebezpieczny dla gości. Więc akurat dlaczego dostałem taką informację? 43 sekundy. No, mamy wszystko zapewnione. Czy są w ogóle tutaj ludzie? A, ktoś jest. Jest jakaś jedna osoba. A w ogóle czy oni wchodzą? A. Czekajcie, bo ktoś wszedł? I nie widzę z drugiej strony tej osoby i drzwi nie otworzył. Ha, ciekawe co on tam robi w środku. Dobra, zbuduj centrum nauki, centrum pracownicze i centrum paleomedyczne. No, czyli po prostu te wszystkie budynki, które już znamy. Pracownicy, nie, wybiegi działania. Czyli tak, centrum paleomedyczne, centrum nauki. Mogę to gdzieś tu zmieścić? Na przykład jakoś tak? Nie. Tutaj też nie. Dobra, to jakoś to upchniemy zaraz. Because they want more animals rounded up. Check the expedition map and dispatch a remote capture team to a hotspot. I'll do what I can on my end. No dobra, wybudowałem te wszystkie budynki i mamy pilną wiadomość. Alarm o incydencie. Nasi pracownicy w terenie otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznej aktywności dinozaura na obrzeżach miasta. St. Louis. Zgłoszono dwie ranne osoby. Musimy natychmiast wysłać ekspedycję przechwytującą żywe okazy, aby schwytać zwierzę i opanować zagrożenie. Przejdź do zgłoszonego incydentu później. Wybierz naukowca do nadzoru nad ekspedycją przechwytującą żywe okazy. Oczywiście, że to zrobimy. A, czyli nie bawimy się już z kamieliny, tylko schwytujemy już żywe okazy. Mamy tak, Ladipo i Olivares do spraw logistyki, do spraw... dobra, chyba wezmę... Nie, no ciebie muszę. Rozpocznij zadanie, $500 to będzie kosztowało. I co? I tak naprawdę mamy 40 sekund oczekiwania. Czekaj na zakończenie ekspedycji przechwytującej żywe okazy. Is 100% win in my book. Now to the bad news, which I always hate getting, but honestly, kind of enjoy giving. Oho, jakieś złe wieści będziemy mieli. Z nieznaną chorobą i musimy nad tym pracować. No dobra, chore dinozaury nam dają. We can diagnose this disease with scans from our mobile veterinary unit. We'll get it under control before too long. That's good. Let's get to work. Dobra, to zabieramy się do roboty. Schwytany żywcem, ankylozaur. Schwytany, kontynuuj. No super, zero uciekło i są chore, więc trzeba je troszeczkę odizolować. Przetransportuj, daj mi 2 minuty. Aha, no ja nie byłem gotowy na to, że już będę musiał to przetransportować. Dobra, gdzie? Tak, mamy dwie klatki. Zobaczę jeszcze jedną rzecz, mapę. A, duży, o kurde, bardzo duży teren mamy. Myślałem, że ten teren będzie malutki. Ale w końcu nam dali coś, czym można się będzie fajnie pobawić. Więc dobra, zbudujmy gdzieś może tutaj będzie ścieżka szła. Ja wiem, że one miały być odosobnione od siebie. No ale już tak wyszło, że będą w ten sposób. O, tutaj będziecie miały taki duży wybieg ankylozaury. No i oczywiście za chwilę się wami zajmiemy. O, cyk. Cyk i cyk, cyk. Dobra, powiedzmy, że jest w miarę prosta ta klatka. Trzeba będzie też oczywiście postawić zasilanie. Daj mi 2 minuty. A, tylko wiem dlaczego. Wiem dlaczego te 2 minuty minęły troszeczkę szybciej. Dobra, postawmy sobie to tutaj. I nie wiem, czy ścieżka musi być do tego, czy też nie. Na pewno ścieżkę bym sobie poprowadził dalej. I na pewno też będzie potrzebne nam to. Dlatego od razu możemy to postawić i mieć to z głowy. Jednocześnie, co mi jest potrzebne? Woda. Dla tych naszych chorych ankylozaurów. Wydaje mi się, że one potrzebują troszkę więcej wody, więc zrobimy im coś takiego. Ścieżkę do tego muszę poprowadzić. Czyli tak, tak, tak i tak.
No, powiedzmy, że jest dobra, to jest dobra ścieżka. I co, no i czekamy na to, aż one przybędą i będziemy mogli się zająć ich leczeniem. A w międzyczasie możemy zobaczyć, jak tam nasze karno. Okej. Okay. Wymaga kontroli stanu. A to oni sami nie mogą... Dodaj zadanie. Uzupełni. Nie. Gdzie to jest? Dodaj zadanie. I to jest tak. Sprawdź tego. I sprawdź później tego. O. No i super. Paliwo i jedzenie. Generatory zużywają paliwo wraz z upływem czasu, zależnie od pobieranej od nich mocy. Zespoły strażników zużywają paliwo, zgadza się. Uzupełniają zapasy paliwa i jedzenia zgodnie z potrzebą z panelu informacji o budynkach. Mhm. Dobra, przetransportuj dinozaura. W sumie bym wrzucił do karno i bym zobaczył, jak one się będą bawiły, ale wiadomo, no w kampanii, nawet jeżeli chciałbym takie rzeczy zrobić, no to kampania mi to uniemożliwia, bo tu wiecie, musimy podążać tym schematem, który przygotowali dla nas twórcy. O, nie ma prądu. Oj. Zużycie energii, czas do... Chwila, uzupełnij. Plus 50 do paliwa, wypełnij. Dobra, 3000. Mam dużo kaski, więc nie powinno być problemu. I co? Generatory awaryjne. Generatory dostarczają zasilanie do najbliższej okolicy zgodnie z zapotrzebowaniem. Generatory awaryjne zużywają paliwo podczas wytwarzania zasilania. Aha. Dobra. Ale i tak muszę się zająć za chwilą. Ankylozaur, przeprowadź kontrolę stanu i przeprowadź skanowanie medyczne. Czyli tak, na początku wysyłamy... Nie mogę. Sterowanie bezpośrednie, no właśnie. A gdzie jest nasza placówka medyczna? Centrum pracownicze. Generator awaryjny. Uzupełnij. A, wypełnij na maksa. I co, teraz wszystko będzie działało? Tak, dobra. Teraz wszystko działa, ale tej mechaniki na pewno nie było wcześniej. Gdzie ty idziesz? A, wy musicie zbadać ich nieosiągalnym pojazdem. Zapomniałem zbudować im ogrodzenia. Znaczy, bramy wjazdowej. Dobra, coś takiego. I chwila, przecież ja mogę postawić posterunek strażników. Właśnie, tego mi brakowało. Dobra, postawmy to gdzieś tutaj. Jeden będzie i drugi postawimy gdzieś w tym miejscu. W razie gdybym chciał zbudować kolejną dom, kolejną klatkę, to będzie idealnie. Dobra, dodaj zadanie. Cyk. I cyk. I zaraz fajnie by było, żebyście wy zostały przeskanowane, moje ankylozaury. Zobaczymy, jak wy w ogóle wyglądacie. No, takie stare, nie? Ale z drugiej strony bardzo ładne. Brak danych o komforcie. Na pewno nie są... Nie jest komfortowo. Co jest? Czy ktoś jest... O nie, ty jesteś... O nie, zaraził się tym. O kurde. Niezdiagnozowana dolegliwość. Czyli te ankylo zaraziły jednak mojego karno. Jakimś cudem. Dobra, to trzeba szybko to zrobić. Mapę ekspedycji? Nie. Dodaj zadanie. Gdzie jest ta placówka medyczna? Tutaj, Centrum Nauki. Tutaj mamy to. Dodaj zadanie. Uzupełnij. Nie, ja bym chciał skanowanie medyczne. O, właśnie. To tego potrzebujemy. I później trzeba będzie przeskanować te dwa ankylo. Dobra, przyspieszmy czas, bo i tak w sumie czekamy, aż on zobaczy, czego te ankylo potrzebują. Wymagany komfort, tak. ANK cierpi, nie, wyślij MJW, by wykonać skanowanie medyczne. Zarażenie chorobą. Ale się zaczynają problemy. Czyli tak, liście nisko, owoc nisko. Mhm. O. Not for them to be exploited or engineered, hacked and spliced and... O! Czyli to troszkę inaczej niż w pierwszej części. They deserve a chance at life as much as any other living creature. Honestly, perhaps even more. As the miracle of science gave them a second chance. So, do the research, find the cure and then let's use it. Aha, dobra. Raczej sobie z tym poradzę. A, to muszę dać. I wszystko jest, nie, owoce nisko, czyli musi być to. 30, 27%, sorry, to nie jest to, czyli to muszę im tego więcej dać. Otwarta przestrzeń, mam im za mało otwartej przestrzeni, więc i tak mimo wszystko muszę coś pousuwać, na przykład z tego miejsca. A widzicie, to trzeba teraz idealnie, o, skrępowany jest i mu rośnie komfort, fajnie. Liście nisko, owoce i orzechy, czy to jest liście nisko, błonnik nisko, owoce nisko, liście nisko, dobra. To weźmiemy małe,
I będziemy tak to stawiali. A nie, to jest otwarta przestrzeń, widzicie? Znowu jest z tym problem. No, ale udało się to pogodzić, więc bardzo fajnie. Zobaczymy teraz, czy Karno został przewieziony. Nie, nie został jeszcze przewieziony. Ankylozaur cierpi, nie? Tak, tak, tak. To już wiemy, że ankylozaury są chore. W sumie to już dostaliśmy tą informację na samym początku. Próbka. Powrót? Czekajcie, gdzie przeczytałem próbka? Powrót przeczytałem jako próbka, co jest? Choroba. Aby zdiagnozować chorobę u dinozaura za pomocą skanowania medycznego, po diagnozie przeprowadź badania nad właściwym lekiem na chorobę w Centrum Nauki. Po wynalezieniu leku możesz go podać za pośrednictwem strzałki medycznej. Wow, no to fajnie. Wypełnijmy to na maksa. I teraz tak, musimy otworzyć Centrum Nauki, prawda? Zobacz, badania. Badania oferują szeroką gamę opcji rozszerzających i usprawniających twoją działalność. Czyli to są tak zwane perki. Uzyskaj dostęp do nowych budynków, ulepszeń budynków i nowych gatunków i ulepszeń operacji. Przypisz odpowiednich naukowców do badań. Dobra, zobacz badania. I mamy tak. Medycyna do odblokowania. Mamy infrastruktura. Odblokowane jeden... O kurde, ulepszenie wydajności, umożliwiła szkolenie naukowców. Nie. Musimy się najpierw zająć tymi chorobami. Czyli tak, kryptosporydioza, strzałka lecznicza. To już mam wynalezione, więc fajnie. Gruźlica, strzałka lecznicza, leczenie gruźlicy. No to chyba i tak będę musiał to kliknąć. I mam przypisać ciebie znowu. Lapido. Okej, okay, i będzie to trwało minutę 21 z tego co widzę. Tak, więc jeszcze możemy zobaczyć tutaj jak to wygląda. Personel jest zajęty. Czyli potrzebowalibyśmy więcej naukowców. Zużycie, centrum ekspedycyjne. Gdzie jest punkt przybycia? Kurde, te budynki wszystkie wyglądają tak samo. Centrum kontroli, to tutaj będzie. Pokaż naukowców. O właśnie, zatrudnij nowego naukowca. Mhm. I masz tak 7 na 10. O, ten, taki wszechstronny, do wszystkiego byłby. No to idealnie. To weźmiemy sobie jednego takiego. Przeprowadź kryptosporydioza. Dobra, czyli to już zrobiłem. Pracówka paleomedyczna nie. Zobacz badania. Czy na pewno pracuję nad tym, nad czym powinienem pracować? Gruźlica. Czekaj, przeprowadź. A, czyli ja miałem na tym pracować. O, dobra, mały problem, ale spokojnie to się na pewno w przyszłości przyda, więc co? Czekam aż to zostanie wynalezione i będziemy leczyli dinozaury. No i zadanie wykonane, więc możemy w końcu wyruszyć na leczenie naszych dinozaurów. Wylecz każdego chorego dinozaura. No i to mi się podoba. Zmień kamerę, możemy oczywiście z pierwszej osoby też wszystko. Przepraszam, bardzo ważne. Bardzo ważne, ojeju. Gdyby to była inna gra, to już byś nie żył, naukowców, czy ktokolwiek to jest. Czy to są odwiedzający? Wszyscy wyglądają tak samo, więc ciężko mi stwierdzić. Dobra, czyli tak. Zrób zdjęcie, użyj sprzętu. Przybliżenie, skaner, podaj leki. O, teraz. Na pewno ciebie będę chciał, maksymalne zdrowie. Myślałem, że się, wiecie, że zdążył się zarazić. Ile procent? I jeszcze jeden strzał? Dobra, jest podawanie leku zakończone sukcesem. Możemy jeszcze strzelić sobie... Oj! Dobra, ten Karno nic nie robi. My sobie jedziemy. Proszę nie atakować nas. O, chyba za chwilę... Co jest? Jednak atakuje. Szybko. Dobrze, że te dinozaury są tak zaprogramowane, że one nie wyjdą, nawet jeżeli jest otwarte... tutaj właśnie otwarta brama, bo to by było tak irytujące. Gdyby na przykład przypadkiem, wiecie, samochód się zablokował albo rozwalił obok bramy, no i wtedy no, ciężko by było cokolwiek zrobić. Dobra, leczymy nasze dinozaury. Tryb celowania. Pierwszy strzał. I drugi strzał. I powiem tak, czyli dwa strzały wystarczą. I za chwilę sobie w końcu poobserwujemy te ankylozaury. Mam nadzieję, że dadzą nam taką możliwość. A jeszcze trzy strzały. I co, wylecz każdego dinozaura? No co, wszystkie wyleczone? Chyba, że... Czekaj, co to jest? Nie mów, że kolejny się zaraził. A, widzicie, no przebywały Karno razem i się musiały zarazić. Dobra. Spróbujmy zrobić to troszkę inaczej. Czyli nawet nie chcę tam wjeżdżać. Pierwsza strzałka i druga strzałka. Poszła? I jeszcze jedną.
Tak, udało się. Wszystkie źródła choroby zostały usunięte z parku. Ukończ siedzibę DFW, zwiększając ocenę aktywów. Zwiększ ocenę aktywów placówki, wysyłając ekspedycję w celu schwytania nowych gatunków i upewniając się, że są one dobrze zamknięte i widoczne dla twoich pracowników. Okej, okay, czyli centrum ekspedycyjne to jest tutaj. Zobaczmy mapę O kurde, ile tego jest. Parazaurolofo. Czekajcie, nie, on się nazywa Parazaurolof. Taki Deinonych. Baryonyx już mieliśmy. Brachio. Chasmozaur. Czy tam Chasmozaur. Nie wiem, jak one się nazywałem, ale te mi się podobają. A nie, dobra, to są takie roślinożerne. Ja wiem, powinienem ratować te dinozaury, tak jak, wiecie, każdy gatunek dinozaura powinien być uratowany, ale mimo wszystko chciałbym też wybrać. O, ty wydajesz się fajny. No, ty bardzo się wydajesz fajny, kolego. Także słuchajcie, ja chyba w tym odcinku sobie to zakończę, bo no i tak będę musiał nowe dinozaury przygotować, więc powiedzmy, że zaczęliśmy nowy park, znaczy nowe miejsce. Pewnie spędzimy tutaj parę odcinków. Jeżeli chcecie, aby kolejny odcinek pojawił się szybciej, na przykład jutro, no to, bo normalnie odcinki będą się pojawiały co drugi dzień, no to strzelcie lajka pod tym filmem. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku i na koniec jeszcze pokażę wam pięknego ankylozaura. Może nie jest taki piękny, jak mi się wydawało, ale przy zachodzie słońca ładnie to wygląda. Także dzięki za oglądanie. Cześć!